Jak pięknie. No. Ale trochę zimno mi w plecy. Widzisz, bo to jest climate concierge. Twój concierge klimatu, czy jak to tam się nazywa. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Istotnie, konsjerż klimatu trochę wieje w plecy, ale dobra wiadomość jest taka, że to jest nowy system inforozrywki zarówno w Lexusach, jak i częściowo w Toyotach. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Nowy mamy na myśli tak gdzieś od roku, bo wtedy testowaliśmy NX-a i tam tak. To zadebiutowało. Właściwie to zadebiutowało chyba w ogóle w Solterze i BZWBK. Istotnie Solterą jeździliśmy jakiś czas temu i no cóż, zła wiadomość jest taka, że to jest nowy system i on się nie zmieni przez najbliższe 30 lat, bo nie po to inżynier Nakamura tak dobrze zaprojektował, żeby teraz to pochopnie zmieniać. I w Solterze, o ile pamiętam, był pewien rozdziew między potrzebami samochodu o napędzie elektrycznym, a możliwościami. A możliwościami, tak. I coś, co jeszcze było zabawne i co jest zabawne również tu, ta część jest zupełnie niezależna od tej części. W NX-ie pamiętam, że tu miałem po polsku, tu miałem na przykład po angielsku. Można to oczywiście sobie poprzestawiać, no ale... No nie, no oczywiście możesz ustawić ten sam język, ale możesz też mieć dwa. Ale mogę też mieć dwa, bo czemu nie? I w Solterze, która jest Toyotą BZ2BK, BZ4X, dane dotyczące ładowania były głównie tu na zegarach, a tu tak niekoniecznie. No ale to taka. No ale to taka. Taka ciekawostka. Dobrze. Żałuję trochę tego starego. To znaczy, o Jezu, jak to można powiedzieć, jak to się wszystko człowiekowi zmienia? Jak jeździłam Toyotami i Lexusami z tym starym systemem, to plułam na niego jak alpaka. A teraz mówię, że żałuję, ale tamten, wiesz, stary Mark Levinson wyglądał jak ta wieża z lat 90. Tak. A tu nawet jeśli masz Marka Levinsona, co akurat tu nie mamy, bo to jest wersja taka bardziej podstawowa, to nadal masz ten sam ekran i te same tutaj pokrętło, no, wolumę. Takie... Dobrze, że jest pokrętło i dobrze, że jest pokrętło i dobrze, że jest pokrętło i dobrze, że jest przycisk ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa naprzód. I tu jeszcze mamy jakieś tam po lewej stronie przyciski do... Okej, okay. I też jednym gestem możesz wyłączyć dźwięk w ogóle. Nie? Aha. Gałką. Ale okej. Okay. Fajnie, że jest i fajnie, że jest ta klima jako tako. Dobrze. Powiedzmy może, co w tym systemie jest. Ekran główny, czyli nawigacja. Ustawimy ładny, szeroki. Ustawimy sobie EPI jak zwykle. Nastawmy sobie EPI. Jak nas kiedyś epilepsji. Ale zobacz, płatowcowa EPI. Nie to epicentrum, nie. To nie to. Jak nas kiedyś EPI zacznie sponsorować, to będzie fajnie. Okej, okay, epidemia. Epifania. Dobrze, może tak. EPI Wrocław może. Myślę, będzie. Że jednak trzeba Wrocław. O, jest i już teraz komandorska jest, ciasz. Mogą nas zasponsorować, my bardzo chętnie będziemy. Patrz, nawet pogodę pokazuje, jaka jest we Wrocławiu. Burze. Duże. Znaczy, generalnie we Wrocławiu może być wszystko. Słońce, deszcz i burze. Okay. Czyli indyjski film. Tak jest. I będą wszyscy tańczyć. Nie skacz tak bardzo, bo nam tam ta kamera będzie latać. Okay. Dobrze, okej, okay. 3,5 godziny, tak, to by się mniej więcej zgadzało. Można łatwo włączyć, można łatwo wyłączyć. Można łatwo wyłączyć panią która mówi. Ja na przykład wyłączam, a ty lubisz, jak do ciebie mówi. Ja lubię, jak do mnie mówi, dlatego że nie muszę wtedy tak bardzo patrzeć na ekran. Dobrze, posłuchajmy, jak ona mówi. The route guidance will start now. I jest od razu przycisk, żeby ją wyłączyć, żeby wyłączyć nawigację. Całą nawigację. I tu jest też łatwy, żeby wrócić do tego. Żeby panią wyłączyć. Tak, ciach i mogę wyłączyć. Okej. Okay. To jest bardzo praktyczne. Dobrze działa. Nie, to 4 gwiazdki. Myślałem, że 8. W każdym razie jedziemy dalej. Jest nawigacja. Dalej. Jest też część związana z dźwiękiem, której nie będziemy omawiać, bo... Bo się nie znamy na tym. Bo się nie znamy na tym. Aha, dobrze. Trzeba byłoby jakieś źródło wybrać. Okej. Okay. Tu i tak nie jest ten Mark Levinson, więc nawet nie mamy co pokazywać, jak gra. Albo dobra, pokażmy, niech zagra jakieś... Graj, piękny cyganie. Radio Opole, proszę bardzo. Nawet ostatnio rozważaliśmy się, czy się nie wyprowadzić tam w okolicy, ale nie ma sygnału.
To w sensie my nadal rozważamy, ale radio Opole nie ma sygnału. To może jakieś inne radio? O, nie. A możemy już przestać? No więc sami sobie ocencie, czy to jest dobrze, czy źle. Dominik Dudek. Nigdy przedtem o nim nie słyszałam. Ale to myślę, że nie jesteś jedyna. Dobrze, wracamy tutaj do Android Auto, żeby nam nie przeszkadzało. Dobrze, dalej jest część telefoniczna, która nie wymaga chyba tłumaczenia. A, ponieważ jesteśmy podłączeni z Android Auto... A, to musisz włączyć Android Auto, to, żeby korzystać z telefonu. Tak. Kwestia integracji Android Auto w samochodach Lexus Toyota z nowym systemem inforozrywki jest ciekawa, bo zaraz dojdziemy do tej, albo przeskoczymy sobie od razu do tej sekcji, bo w urządzeniach wybierasz, czy korzystasz z Android Auto, czy korzystasz z Bluetootha. W sensie nie mogę mieć podpiętego telefonu, bo na przykład go po prostu ładuję. Znaczy możesz, tylko wyłączasz Android Auto wtedy. I wtedy korzystasz... No właśnie, ale to ja muszę to specjalnie przyciskać. Musisz to zrobić z palca, a jak masz podpięte Android Auto, to telefon będzie z Android Auto. Tak to tak ale sobie wymyślili. Ale myślisz, że to jest po co? Dlatego, że i tak większość tak używa iPhone'a i z takim plepsem z Androidem nie gada? To znaczy, wiesz, no to nie jest BMW, oni jeszcze mają Toyotę i ja nie wiem, dlaczego no właśnie, ci z Toyoty dostają po dupie. Bo ci z Toyoty są w tym bardziej momencie budżetowi. Poszkodowani. To się nazywa budget conscious, czyli my jesteśmy bidokami i nie mamy iPhone'ów, więc korzystamy z Android Auto i musimy być nie dość, że na kablu, to jeszcze musimy z takimi rzeczami sobie radzić. A jakbyśmy mieli tego iPhone'a, to bezprzewodowo. Może twoja matka nam odda stary swój? Może. Dej iPhone'a. Mamy. Dobrze. Więc, okay. Więc to jest kwestia mediów i telefonu. Tu mamy samochód i w tym samochodzie się zaczęło więcej pojawiać, albo ja zacząłem wreszcie znajdować te rzeczy. Tu jest oczywiście przepływ energii. I mamy tak. Po pierwsze mamy tryby jazdy. W Lexusie NX była gałka do trybów jazdy, a tu już są tryby jazdy na ekranie. I jak wolisz? Gałką czy na ekranie? No mimo wszystko wolę gałką, jak już coś... Aha, od razu dodam, że Sport i Normal nic nie robi, jeśli chodzi o przyspieszenie. Eko... Innymi słowy są po nic wszystkie trzy. Tak, to znaczy ponieważ, wszystko jedno, ponieważ, w którym jeździsz. Ponieważ w trybie normalnym i tak udało mi się osiągnąć niższe zużycie paliwa, niż przewiduje producent. Więc Eko jest po nic, Sport jest po nic, jeździć normalnie, albo można sobie ustawić jeszcze custom i w tym custom można sobie zrobić cokolwiek. Czy to się w jakikolwiek sposób zmienia? Nie zauważyłem między tymi trybami. No dobrze. Tutaj jest istotna driving rzecz. Driving Assist. Ale to nie tu, o czym myślisz. Ty myślisz o ISIE i o ISIE opowiemy w osobnym odcinku. Prawdopodobnie już nawet opowiedzieliśmy, więc już linkujemy. Chyba nawet opowiedzieliśmy, więc tak. Link jest w opisie. Od razu powiem, stąd nie da się wyłączyć ISY. I ten przycisk Customize niestety nie jest tym, o czym chodzi. On nas zabiera do tych ustawień. Ja liczę ale... na to, że to jest mimo wszystko coś, co oni mogą doprogramować i że tu się będą jakieś zmiany kolejne rzeczy tak. pojawiać, bo no, choćby ten przycisk tak. Customize tak. wskazuje znaczy, on, na to, on wskazuje, że coś mógłbym tu dodać. Okej, okay, spróbujmy, że ja na przykład chcę... No ale widzisz, ja mogę to włączyć, wyłączyć, ale nie mogę tego dodać. I wracam tu i tego nadal tu nie ma. To co to jest za dopasowanie? No to jest żadne dopasowanie. To są jakieś podstawowe funkcje systemów bezpieczeństwa i wspomagających. Bardzo fajna rzecz jest ten Proactive Drive Assist, który sam ci przyhamowuje. To jest, to jest radarowe i jak samochód przed tobą inny zwalnia, a ty się toczysz, to samochód sam zacznie zwalniać i to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne i ja to doceniam, ale to też wymaga pewnej, nazwijmy to... kultury jazdy od wszystkich uczestników. Tak, że ktoś ci się, za przeproszeniem, nie wjebie przed ciebie i nie da po heblach. Właśnie to chciałam powiedzieć, że tyle razy, ile mi się to zdarzyło, bo jak wiesz, ja prowadzę jeździsz, raczej zachowawczo. Tak. I bardzo mnie irytuje coś takiego, zwłaszcza, że to najczęściej nie ma żadnego sensu. Tak, wjechał przed ciebie po to, żeby skręcić za chwilę tak. na skrzyżowanie. No i po co to było, mordo? Tak. Dalej. Trip info, zużycie energii, paliwa, tak, to się jak gdyby samo wyjaśnia, o co chodzi. Energy flow, o, przepływ to, energii. O to teraz możemy pokazać, bo teraz nam się samochód. Włączył silnik, więc widać, że się ładuje bateria. To znaczy jest to dokładnie to samo, co jest od 20 lat. 20 lat. Napęd na wszystkie koła. Obejrzyjcie test, to zobaczycie, jak ten napęd działa. Ciśnienie w oponach i jeszcze można sobie zrobić customize.
No, jak mogę sobie customize... A, mogę sobie ustawić jakieś. Czyli widzisz mieć tego konsierża, możesz sobie... Mogę sobie takie... Smog sensitivity. No, proszę. No to takie typowo na polskie. No dobrze. Okej, okay. To... czyli tak, czyli tu jest jak gdyby powtórzenie ustawień, które możemy znaleźć w innych miejscach tak naprawdę. O, tu jest... Doceniam to, że można sobie... Właśnie. Tutaj można sobie dużo rzeczy poustawiać, co się ma dziać. Automatyczne blokowanie drzwi, ale też właśnie boarding and exit. Czyli to, co... mają się przesuwać siedzenia i kierownica. Tak. I w jakim zakresie? I w jakim zakresie. Bo i może być tylko częściowy. Bardzo komfortowe. I szczególnie jeśli na przykład wozisz coś za fotelami, żeby ci na przykład nie zgniotło, to żeby ten fotel się nie odsuwał całą drogę. Dlaczego Marek podsunął ten przykład? Dlatego, że najczęściej za fotelem kierowcy u nas jeździ torba z butlami, z wodą, ścierkami i takimi tam innymi. I ilekroć ja staram się być uprzejma i wysiadając z samochodu, naciskam jeden, żeby uruchomiło jego ustawienie to fotela. To zgniata te butle i one kiedyś pękną. I Marek za każdym razem delikatnie daje mi do zrozumienia, żebym się od tego odpieprzyła. Tak, żeby swoją kulturę zachowała na inne okazje. Czy to w ogóle... Dobra, to musielibyśmy włączyć chyba nasze Wi-Fi. Tak, ale wiesz co, generalnie uważam, że przeglądarka na ekranie komputera pokładowego... A moglibyśmy się do Leroya podłączyć. Zobaczmy, co z tego... No dobrze. Ale czy teraz u nas będzie grała ta muzyka, co u niej gra? Mam nadzieję, że nie. No dobrze, mamy już Wi-Fi. I czy jak mamy teraz Wi-Fi, to możemy skorzystać... A, to już, żeśmy już zniknęli stamtąd. To czy możemy teraz skorzystać z interneta? Dyrektor interneta. Aha, nie działa Lexus EU. Dyrektor interneta. A można mnie w internet? Сколько лет? 13. Пошел нахуй. No dobrze, a czy działa na przykład... Źle napisałeś. Widzę właśnie. A tam jak napisz, on ci podpowiada. YouTube, gdzie jest kropka? O, nie ma kropek. Odnoszę wrażenie, że to... Tu, okej. Okay. Nie, ale a, gdzie mnie z paluchami? A, no dobrze, no to... O mój Boże. To znaczy, odnoszę wrażenie, że nie jest to najbardziej... Tak, to jest jak... O, za szybko. Jeszcze jedno. To jest jak naprawdę nie masz co robić, bo na przykład gdyby to był samochód elektryczny i nie miałabyś co robić, to mogłabyś sobie siedzieć i robić takie rzeczy. Aha, ale okej, okay, to być może jest problem z siecią Leroya. Okej, okay, dobrze. To teraz pytanie do Was, kochani. Jak często korzystacie z przeglądarki w samochodzie? Piszcie. I w jakich okolicznościach? No i tu teraz idziemy do ustawień. Tu jestem ja i ja jestem ja, bo mam aplikację Lexus Link. Tak. Co robi dana aplikacja? Zapisuje większość ustawień oprócz tego nieszczęsnego ISA. Czyli przenosi to między samochodami. Przenosi to między samochodami. Ale ISA nie jest tam wpisana. O ISA osobny odcinek. Dobrze, zaraz zobaczymy. Aha, i tu mogę się jeszcze zlinkować i z telefonem, i z kluczykiem. Okej. Okay. Tu mamy te nieszczęsne no tak. Bluetooth devices, gdzie byliśmy. Tu są w zasadzie ustawienia wszystkiego, część z nich już żeśmy widzieli. Tak. Tu są znowu ustawienia tych systemów bezpieczeństwa i tak dalej. To wszystko, co widzieliśmy na innych ekranach, jest po raz kolejny powtórzone. I ja uważam, że to, że da się do tego dojść na kilka sposobów, tak, nie jest złe. To ma sens, bo kiedyś na to trafisz. Tak. Ubolewam nad tym, że poza takimi rzeczami jak to, żeby mi się kierownica odsuwała i żeby tam reagowało na jakąś temperaturę, nie mogę spersonalizować za bardzo... Tak, na przykład tego menu ze skrótami frequently used. Ja na przykład używam często bardzo innych rzeczy niż to, ale Lexus uznał, że to są te najczęściej używane. I one tu zostają, one się nie zmieniają. Inaczej. Myślę, że to też da się przeprogramować w jakimś kolejnym... Być może jakaś kolejna iteracja tego systemu będzie pozwalała nam to w jakiś sposób... Bo poczekaj, no załóżmy, że... No nie. No nie, teraz tutaj naciskasz sobie, jaki chcesz. No tak, ale ja bym chciał, żeby to jakoś skustomizować, a nie, to nic z tych rzeczy. Nie, tyle to nie.
Nie, to są po prostu ustawione rzeczy, które mają tu być. I one tu są i nie ma możliwości ich zmiany. Tu się nic z góry nie ściąga, nic. To po prostu tak jest. Tu jest jeszcze jakiś vehicle customize. Czekaj, ale no nie ma niestety... Nie, to już tu byliśmy, bo tu jest ten boarding utility. No nie, to jest znowu... Nie ma. Po prostu nie ma. Więc tak to, proszę pana, proszę pani, wygląda. Co jeszcze? Dlatego jestem zdania, że inżynier Nakamura, jak to 5 lat temu pewnie robił, lub bo więcej, tak? To, że weszło rok temu, to nic nie znaczy. Nie wziął pod uwagę wyzwań, jakie mogą stanąć przed całą tą technologią teraz. Tak. W każdym razie, tak wygląda ten system. On bardzo podobnie wygląda w Toyocie, minus to, że tu mamy na ekranie na przykład kwestie klimatyzacji, ustawień tych ogrzewania, chłodzenia foteli, a w bardziej, nazwijmy, budżetowych modelach Toyoty, to są fizyczne przyciski gdzieś jeszcze, które, no też, które też są jeszcze, kurczę, w Mitsubishi od 20 lat. No bo jeszcze im się ten wagon nie skończył. Bo jeszcze im się nie skończyło, nie ma co przeprogramowywać czegoś, przeprojektowywać czegoś, co dobrze działa. Natomiast sama ta część jest bardzo zbliżona, po prostu nie ma niektórych funkcji. Tu też nie ma niektórych funkcji, bo na przykład w grubszych wersjach, gdzie jest elektrycznie sterowana kanapa z tyłu, w przeciwieństwie do kanapy z przodu w samochodzie, można z poziomu tego wyświetlacza składać na przykład oparcia. O, to wygodne. To znaczy, Lexus jest wygodny. Tak, jest bardzo wygodny i nie ma w nim takiego tech overload, takiego przeładowania jak w BMW. Tu, jeśli cokolwiek, to mi brakuje niektórych rzeczy, bo teraz jestem już taki po szkoleniu z BMW, dzięki Hubert. Nie przyznajemy się, że znamy Huberta, który jest najlepszym kierowcem i nigdy tego nie mówimy, bo potem ma siarę w pracy. W każdym razie, jak Hubert nam wcale nie wytłumaczył, jak to działa, to ja teraz jestem taki mądry. To znaczy, tak, ja tutaj mam wrażenie, jakbym obcowała z moim telefonem sprzed, nie wiem, 10 lat. Jakiś taki druga iteracja tego Androida, tam nie wiem, wisienka na torcie, czy jak on tam się nazywał. Tak, on się jakoś tak właśnie spożywczo nazywał, jak one wszystkie, ale mam takie uczucie niedosytu, że ej, no dobra, no fajnie, daliście mi to, ale jak ja mogę uczynić to moim? No właśnie, tego niestety tu nie mam. Ale wiesz co, z drugiej strony, to nam przeszkadza. Może właścicielom Lexusa, którzy mają Toyot, nie przeszkadza. Którzy mają 80 lat średnia wieku, to nie przeszkadza. O mój Boże, zaraz znowu przyjdą ci wszyscy, którzy mają mniej od nas i będą dobrze pisali, kochani, że... jeżeli macie raptem 60 lat i jesteście właścicielami Lexusa, to piszcie. Andrzej, ty się nie liczysz, bo ty już posiwiałeś czekając na Lexa. Na razie. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.